Ulica Wrocławska w Poznaniu długo dochodziła do siebie po tym, jak 25 października studenci SWPS i WSN Heide zatrzęśli poznańskim klubem Czekolada. Dzięki prężnej organizacji samorządu mogliśmy bawić się na otrzęsinach naszych uczelni. Zbiorowa integracja, dobra muzyka, tłum młodych ludzi i zabawa do późnych godzin nocnych. Jak się bawiliśmy? Zapraszam do obejrzenia fotorelacji na facebookowym fanpage'u Radia Rotunda oraz do wysłuchania Waszych opinii. Jest tutaj dużo osób z pierwszego roku. Chcą się zintegrować ze sobą, poznać się lepiej, bo wiadomo, wykłady, ćwiczenia, no to różnie to bywa na pierwszym roku, jednakże no to nie jest taka super okazja do integracji. Podoba mi się. Jestem dzisiaj pierwszy raz w Czekoladzie, jestem pozytywnie zaskoczona. Można by popracować nad tym, żeby rzeczywiście jakoś bardziej móc ze sobą porozmawiać. Super atmosfera, bawię się idealnie, poznaję nowych ludzi, jest świetnie, normalnie, idealnie. Kupa znajomych, bardzo dużo osób z naszej szkoły, cztery szkoły to organizują, a według mnie i tak jest większość ze SWPS-u i z WSN Heide. Także naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo fajna impreza dla osób, które są na pierwszym roku. Otrzęsiny odbywają się tylko raz do roku, lecz organizować imprezowe spotkania integracyjne powinniśmy znacznie częściej. Poznańskie kluby z pewnością chętnie przyjmą naszych zwariowanych studentów. Dziękuję za uwagę. Justyna Walczak, Radio Rotunda.